Dzień dobry, dzień dobry. Dorota Haller i kolejny odcinek mojego podcastu. Dzisiaj moim gościem jest jak zwykle kobieta interesująca, piękna, uśmiechnięta, wspaniała, wybitna, inspirująca, top modelka lat 90., robiąca karierę międzynarodową, a później robiąca milion bardzo interesujących rzeczy, o których opowiemy. Witam serdecznie, Agnieszka Martyna Ross. Dzień dobry, witam Cię Doroto, witam Państwa bardzo serdecznie. Ten głos już po prostu kocham, to jak aksamit, uśmiech jak aksamit, wygląd jak aksamit i głos jak aksamit. Bardzo dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie, Agnieszka. Twoja kariera jest absolutnie niesamowicie zaskakująca i o tym też chcę mówić, inspirując kobiety, które nas słuchają. Taki jest cel tego podcastu. Mam nadzieję, że słuchaczki i słuchacze poczują się zainspirowani. Powiedz, jak to jest być top modelką lat 90. w Polsce, której no wszystko się zmienia, wchodzimy w gospodarkę wolnorynkową, powstaje rynek mody i ty jako bardzo młoda dziewczyna nie jesteś tylko top modelką w Polsce, ale również masz agentów w Paryżu, Mediolanie, jesteś we wszystkich stolicach mody Europy. Jak to było? To było tak, że jestem dziewczyną z małego miasta Szczecinka 40-tysięcznego i po prostu zawsze wiedziałam, że to jest za małe miejsce dla mnie. Lata 90., tak jak wspomniałaś, to było nowe otwarcie i dla mnie to była tak naprawdę okazja i ciekawość do tego, żeby zwiedzić świat. Kwestia urody, no bo jednak ten zawód wymagał jakiejś estetyki specyficznej, była drugorzędna. Ja po prostu miałam świadomość tego, że mam tak zwane warunki, ale nigdy to nie miałam takiego mniemania o sobie, że jestem jakaś szczególnie piękna. Natomiast to były drzwi do świata. Ja byłam po prostu ciekawa świata i faktycznie na przestrzeni, myślę, 10-15 lat udało mi się zrealizować wszystkie moje marzenia. To były też bardzo ciekawe czasy. Dzisiaj tam świat mody wygląda zupełnie inaczej, wtedy to był też zupełnie inny świat. Szczególnie w Polsce. Natomiast to jest przeciekawe, co powiedziałaś. Ja jestem absolutną zwolenniczką na power speechach, które wygłaszam w ramach Vital Voices, gdzie działamy razem. Tak. Mówię o tym, że warto jest mieć cel, potem strategię i plan. Natomiast szereg moich rozmówczyń mówi, że czasami rzeczy są absolutną kwestią przypadku. I to, jak się ułożyło życie zawodowe, czy sukces zawodowy, czy tak zwana kariera, jest kwestią przypadku. Rozumiem, że u ciebie to przypadkiem nie było. Jak spowodowałaś to, że ze Szczecinka znalazłaś się w Paryżu? To daleka dosyć droga. To były poszczególne etapy faktycznie, była to daleka droga, natomiast wbrew pozorom nie aż tak daleka, ponieważ tak jak rozpoczęłyśmy rozmowę, że to było nowe otwarcie, tak. Więc w tamtym czasie na rynku funkcjonowała jeszcze Moda Polska i to był taki łącznik pomiędzy Szczecinkiem a Warszawą, więc w taki sposób znalazłam się w Warszawie, że najpierw trafiłam do Mody Polskiej i po prostu z ulicy przyszłam na Kubusia Puchatka, do pana Jerzego Antkowiaka i powiedziałam, że chcę zostać modelką. Po prostu. No właśnie, czyli wzięłaś sprawy w swoje ręce i to jest, myślę, też taki przekaz, który jest ważny dla kobiet, żeby wierzyć w siebie, mieć poczucie własnej wartości. Natomiast ty, my się znamy prywatnie, masz w sobie taką ogromną subtelność i nie jesteś kobietą agresywną. To jest złe słowo może, bo ma jakiś pokład taki pejoratywny, ale nie jesteś ekspansywna bardzo. Czy ktoś ci pomógł w tym, czy po prostu przyszłaś sama? Nie, to był proces, absolutnie. Jako młody człowiek poszukiwałam i na pewno nie byłam taka spokojna i zrównoważona jak dzisiaj. Myślę, że to jest zupełnie normalne. Natomiast droga, którą przeszłam, doświadczenie, które mam za sobą, tak jak już wspominaliśmy, w różnych bardzo obszarach, spowodowało, że dzisiaj mam w sobie ten spokój. Natomiast mnie cechowało mnóstwo takich niesympatycznych rzeczy, jak kompletny brak pewności siebie, brak odwagi. I to jest, myślę, w nas wszystkich po prostu. Więc absolutnie to była długa droga, aczkolwiek muszę przyznać, że jakoś udało mi się tak zwaną mądrością życiową dojść do tego samemu. I myślę, że ten spokój dała mi pewna pozycja, ale też radość z wykonywanej pracy, pasja. Ale zanim to było, pan Antkowiak mówi: dzień dobry, dziecko. Dokładnie tak było, ale dokładnie tak było. Dziecko, ile ty masz lat? No właśnie. No i co? Dobra. No i wchodzisz w te tryby wielkiego świata. No nie oszukujmy się, niezależnie, czy są lata 90., przyjeżdżasz z mniejszej miejscowości do stolicy kraju, do świata mody.
Tak, to prawda. Natomiast ja jeszcze kończyłam szkołę. Taka była umowa z moją mamą, że będę jeszcze się uczyła oczywiście. No mądra bo, mama, nie tak. odpuściła. Mhm. Także nie odpuściła. Pozdrawiamy serdecznie mamę. Bardzo się cieszę, też pozdrawiam, na pewno się bardzo ucieszy. I kontynuowałam szkołę, a w międzyczasie no, zapoznawałam się z tym planem, jak to jest być modelką. W każdym bądź razie w tym czasie ze świata napływali tak zwani skauci do Warszawy, czyli headhunterzy po prostu modelingowi. Czyli Mediolan i Paryż przyjeżdżał do Warszawy po ciebie między innymi. Tak. Myślę, że mało osób zdaje sobie sprawę z tego, jak wiele fantastycznych pokazów mody wówczas działo się w Warszawie. Na przykład były pokazy Vivian Westwood, Teda Lapidusa. Przyjeżdżali najwięksi, absolutnie najwięksi, co było zdumiewające. Ja pamiętam te czasy, ale wiem, że nasi słuchacze być może to było nieprawdopodobne i ci właśnie ludzie wyławiali dziewczyny, którym proponowano, tak jak wszystkim dziewczynom na świecie w tamtym czasie, wyjazdy, kontrakty, no rozpoczęcie swojej ścieżki zawodowej za granicą. I tak też się stało w moim przypadku. No i jesteś modelką wziętą, Moda Polska, Paryż, Mediolan, wybiegi świata. Następnie stajesz się stylistką w topowych ówcześnie gazetach, magazynach mody. Twój styl do dzisiaj lider L. No kultowe marki modowe i pracujesz jako stylistka. Dlaczego przestałaś być modelką? Czy to była kwestia wieku? Do tego tematu chciałam później wrócić. Nie, po prostu będąc modelką wiedziałam, że to jest ten obszar, który mnie na pewno interesuje i na pewno będę chciała wiązać z tym przyszłość, a czy w moją zawodową przyszłość. W związku z tym, no, żeby poszerzyć tą wiedzę i to spektrum, chciałam robić coś więcej, po prostu. Faktycznie to był początek tworzenia się magazynów modowych. Nie było takiej ilości sklepów, jaką mamy dzisiaj. Nie było takiej oferty. Stylista to nie była tylko osoba, która dzisiaj tak jak idzie do showroomu i wypożycza rzeczy, tylko właściwie to była osoba, która musiała na bazie zachodnich magazynów stworzyć pomysł na sesję, następnie zlecić najczęściej krawcowej. Tak, zlecić najczęściej krawcowej, żeby ona to uszyła. Włącznie na przykład u pana Kamińskiego, nie wiem, czy kojarzysz takiego słynnego szewca w Warszawie. Szewca, oczywiście. Tak, dokładnie. Pan Kamiński szył również buty do sesji zdjęciowych. Oficerki od pana Kamińskiego to była kultowa sprawa. Tak. Musiała się zająć produkcją, znalezieniem makijażystki, fryzjera. Właściwie byłaś producentem całego wydarzenia. Dzisiaj taka sytuacja w ogóle nie ma miejsca, więc no to była, tak powiem, inny zawód. Ale wracając, czy ty poszłaś do naczelnych, tudzież wydawców tych magazynów, powiedziałaś, dzień dobry, to ja, Agnieszka Martyna, już byłaś znaną bardzo modelką. Tak, to prawda, nie zaprosiła mnie do zespołu Monika Jaruzelska, która wówczas była pierwszą stylistką faktycznie na rynku. Myśmy pracowały, po prostu ona znała mnie jako modelkę, ale też prawdopodobnie widziała potencjał i zainteresowanie i tak też trafiłam do twojego stylu. To była bardzo dobra szkoła życia, ponieważ naczelną twojego stylu była pani Krystyna Kaszuba, niezwykle wymagająca osoba, która nauczyła mnie tak naprawdę pracy, myślenia o pracy, etyki pracy, więc jak o tym myślę, było ciężko, ale to bardzo zbudowało mnie na przyszłość. Kolejny etap to było przejście z twojego stylu do magazynu L, który również wchodził na rynek, bo pierwszy był twój styl, w kolejności był magazyn L. No i to było bardzo ciekawe, ponieważ z kolei magazyn L wyznaczał standardy międzynarodowe i no tam już były podwaliny tego, że zawód stylisty funkcjonował przecież od dziesięcioleci. No więc oni chcieli jakoś ustandaryzować też naszą pracę, no bo wiedzieli, że my kompletnie nie mamy o tym pojęcia, robimy to w sposób intuicyjny. Więc wyobraź sobie, że co miesiąc przyjeżdżała do Polski stylistka z Paryża, która uczyła nas tego zawodu. Co roku składaliśmy magazyn, uczyła nas kreatywnego myślenia, podejmowania decyzji estetycznych, modowych. Ale to wspaniałe szkolenie. Fantastyczne, tak. Dlatego mówię, że myślę, że dzisiaj już nie ma takich możliwości, więc ja mogę powiedzieć, że faktycznie tą stronę, tą ścieżkę gruntownie miałam okazję przećwiczyć na żywym organizmie od początku do końca. A skąd się wzięło L po twoim stylu? Po prostu analogicznie. Jakoś, z tego, co pamiętam, chyba Monika już odeszła z twojego stylu, rozpoczęła pracę w prywatnej firmie odzieżowej i w naturalny sposób też zespół po prostu jakoś się rozpełzł do innych redakcji, a ja trafiłam właśnie do magazynu L. Teraz z kolei prowadzisz firmę doradztwa biznesowego,
dress code'u tak zwanego, zresztą masz to w nazwie Agnieszka Martyna dress code, i doradzasz kobietom z biznesu, takim kobietom jak ja, jak się ubrać. I to niezależnie od stanowiska, doradzasz indywidualnym klientkom, jak i korporacjom, czyli po prostu firmom. No to jest oczywiste, byłaś stylistką, to jest twój zawód, natomiast to jest zupełnie inne wyzwanie, dlatego że po pierwsze masz bezpośredni kontakt z klientką, z żywą materią, z człowiekiem, który nie jest modelką. Po drugie masz ogromną różnorodność, bo wiem, że robiłaś projekty dla pań i kobiet, które pracują na tak zwanym frontline, wybacz anglicyzm, w sklepach czy w bankach, prawda? Takie miejsce, gdzie jest to człowiek, który ma bezpośredni kontakt z klientem. Ja mam do ciebie takie pytanie ogólne, jakie mamy kompleksy jako Polki i co robimy źle? Mamy kompleksy, ale to nie znaczy, że robimy rzeczy źle. Znaczy uważam, że jest bardzo dużo hamulcowych takich w naszym życiu, które nas po prostu powodują, że my nie mamy tej pewności siebie. Uważam, że to jest kulturowe w dużym stopniu. To, że jesteśmy wychowywane, że mamy być właśnie, myślę, że to się zmienia, ale jeszcze na przykład moje i twoje pokolenie na pewno, że ta skromność i... Tak, jest cnotą, czego ja nie lubię, ponieważ uważam, że skromność nigdy nikomu nic nie wniosła i sukcesu nie ma dzięki skromności. Że nie powinnyśmy się obnosić, że powinnyśmy być raczej z tyłu niż z przodu i że nie wypada. Mhm. Znaczy to jest wszystko takie obwarowane, co powinnyśmy, a czego nie powinnyśmy. To jest ciekawe, co mówisz, ponieważ przed nagraniem rozmawiałyśmy o elementach tego, co mamy na sobie dzisiaj i właśnie była rozmowa, co wypada, a czego nie wypada. I to jest ciekawe, że ja za to zapytałam, będąc osobą i świadomą siebie i w dojrzałym wieku. Natomiast mamy w sobie coś takiego, taką właśnie kurczę, zapytać eksperta, ale to może dlatego masz taki sukces zawodowy, że jesteś tą ekspertką i kobiety widzą wartość w tym, żeby się ciebie pytać. Dobra, ale czyli mamy brak pewności siebie, nie wierzymy w siebie i takie trochę wycofanie, ale powiedz naszym słuchaczkom, co robimy źle, tak wiem, że nie ma omas, ale spróbuj, żeby może było nam łatwiej. Po pierwsze, kobiety, które są naprawdę aktywne zawodowo i pracują od rana do nocy, bo tak dzisiaj pracują, nie mają czasu, żeby w ogóle o sobie pomyśleć. To jest obszar, który ich po prostu kompletnie nie zajmuje. W związku z tym, a niestety jest to taka sama praca domowa, którą trzeba odrobić, jak każdą inną. I trzeba zrozumieć, że wizerunek to nie jest tylko rozmowa o modzie, bo ja bardzo długo walczyłam z tym, przekonując firmy, dlaczego to jest tak ważne i dlaczego one powinny inwestować w ten wizerunek. Że to nie jest fiubździu. Że to jest po prostu narzędzie do komunikacji, narzędzie do budowania marki osobistej, do tego, żeby być zapamiętanym, ale też, żeby być dobrze postrzeganym, do tego, żeby odpowiednio reprezentować firmę na zewnątrz, do tego, żeby Albo siebie, prawda? No bo to... Więc to, co powiedziałam, marka osobistą. Tak. Więc... To jest tak naprawdę bardzo ważne narzędzie. Ono na każdym etapie kariery zawodowej jest trochę inne, no bo też te potrzeby są zupełnie inne. Inną potrzebę będzie miała kobieta, która nie wiem, jest w obszarze private bankingu, a inna, która pracuje w agencji kreatywnej. Tak. A każda, tak jak powiedziałam, zajęta swoją pracą, po prostu o tym nie czyli myśli. Czyli uważasz, że my jako Polki za mało uwagi przykładamy do tego, jak się ubieramy do pracy? Albo w ogóle jak się ubieramy? Moim zdaniem absolutnie tak. Albo kalkujemy, nie myślimy o tym, nie szukamy, nie myślimy, co nam się podoba, w czym my się dobrze czujemy. Mimo, że zwróć uwagę, jest ogromna ilość w tej chwili wiedzy. Tak. Możemy po nią sięgnąć. Ale też z drugiej strony, ja się bardzo cieszę, że tak jest, ponieważ mniej więcej 10 lat temu firmy kompletnie przestały przywiązywać do tego wagę i zostawiły tą kwestię pracownikom. I nagle się okazało, że zapanował taki chaos, że nastąpiło rozluźnienie obyczajów do takiego stopnia, że firmy sobie z tym nie radzą. Ja też chciałabym wyraźnie powiedzieć, że dress code jest bardzo szerokim pojęciem. To nie jest tylko ten garnitur i ten kostium. No tak, oczywiście. Tylko to jest garstonka, upiorne słowo. To jest, myślę, że dobrze byłoby tutaj powiedzieć definicję, że jest to po prostu strój adekwatny do okoliczności, miejsca, wieku i pozycji, którą zajmujemy. Więc nasze potrzeby będą
bardzo, ale to bardzo różne. Natomiast to, co daje odpowiedni wizerunek, to daje nam na pewno pewność siebie. Ja wiem, że dobrze ubrana kobieta to kobieta pewna siebie i to zawsze przekłada się na życie profesjonalne i osobiste. To jest bardzo ciekawe, co mówisz. Ja prowadząc różne szkolenia z dziedziny, którą się zajmuję zawodowo, czyli z marketingu, mówię, że marka jest jak człowiek i też zachowuje się różnie w różnych okolicznościach, czyli na przykład w różnych mediach. I tu daję przykład, że człowiek inaczej ubierze się na grilla u przyjaciół, a inaczej na bal w operze czy premierę, będąc tym samym człowiekiem, czyli mając tę tożsamość, no bo każdy z nas ma jakąś tożsamość. Oczywiście. Natomiast strój musi być adekwatny, jak powiedziałaś ładnie, do okoliczności i do miejsca. Pozycji i miejsca człowieka. W jednej z rozmów z aktorką popularną polską mówiłam, że mnie to dotyka, to może za dużo powiedziane, denerwuje, nie podoba mi się to, że w tej chwili nastąpiła taka demokratyzacja stroju, zatem nie czujemy takiej potrzeby, być może postrzegana jako sztywniacka, żeby na przykład do rzeczonego teatru ubrać się na galowo, kiedyś się mówiło, ubrać się elegancko, ale żeby pokazać, że jest to jakaś no taka okazja. Co to o tym sądzisz? Czy powinniśmy chodzić wszędzie w dżinsach, czy nie? Dla mnie to jest absolutnie upadek obyczaju. Natomiast myślę, że to jest po prostu indywidualna potrzeba każdego człowieka. Kiedyś po prostu były tak zwane normy. Mhm. Świat wyznaczał na pewnego... A dzisiaj ich nie ma? Myślę, że nie. Absolutnie. No, ale czerwony dywan w Cannes, wiesz, są takie miejsca, gdzie te normy są przestrzegane. Ale to jest autoprezentacja, to jest nadal marketing, prawda? Tak. Tutaj mamy aktorkę, która reklamuje siebie jako siebie, ale też reklamuje film i wydarzenie i dom mody. To jest troszeczkę inna historia. Natomiast tu chodzi o tak zwaną wewnętrzną potrzebę, że idę do teatru. Dla mnie to jest święto, bo nie chodzę do niego codziennie, więc adekwatnie do tego święta ubieram się, bo to jest wyjątkowa sytuacja i myślę, że tak należy o tym myśleć i tak to należy traktować, bo to naprawdę zmienia samopoczucie, zmienia jakość tego wyjścia. To jest tak, jak ubieramy się w sposób, każda z nas wie, że jak stoi przed lustrem, jest dobrze ubrana, to czuje się jak milion dolarów, znamy to uczucie. Tak. I to się przekłada na nasz dzień codzienny, przekłada się na naszą pewność siebie, jak się komunikujemy, jak rozmawiamy. Ale mimo tego nie robimy tego. Powiedziałeś, że przykładamy za mało wagi. Więc powinnyśmy to zmienić, wtedy poczujemy się jak milion dolarów, być może częściej niż bardzo bym tego chciała, bo powiem szczerze, to co jest sensem mojej pracy i to co sprawia mi największą radość, kiedy widzę tą zmianę. Moja praca jest bardzo wymierna. Mhm. Ja faktycznie widzę dosyć szybko efekt natychmiastowy. Teraz mam fantastyczną klientkę od 3 tygodni, która jest właśnie w obszarze private bankingu w Szwajcarii. Mhm. No, czyli to konserwatywny dress code jest wymagany Nie tak do końca. Aha. Nie tak do końca. Jest kobietą bardzo wysoko postawioną i od 3 tygodni jesteśmy w procesie zmiany. Wszystko robimy online, wyobraź sobie. Tak. I da się. I to jest w ogóle cudowne. Ale to właśnie pandemia spowodowała to, że się okazało, że wszystko się da zrobić online. Tak. I powiem szczerze, że to jest niesamowite, bo jest to osoba zadaniowa. I faktycznie podjęła to wyzwanie, realizuje je krok po kroku. Jesteśmy w stałym kontakcie i już po 2 tygodniach, już pierwszych zmian mówi, że widzi to otoczenie, zauważa to otoczenie, że ona się zupełnie inaczej czuje, że to się przekłada na to, jak się porusza, jak mówi, jak chodzi. Więc dla mnie to jest absolutna radość, no i taka wymierna. Więc to, co powiedziałam, moja praca jest absolutnie wymierna i to jest moja największa satysfakcja. A ty, jak o tym mówisz, jesteś absolutnie spełnioną kobietą zawodowo i stworzyłaś, przedefiniowałaś się wielokrotnie, Agnieszka, wielokrotnie z modelki początku lat 90. poprzez stylistkę, poprzez szereg zawodów, w ramach zawodu szeroko rozumianej... Budowania wizerunku, tak, no bo ewidentnie to, co na sobie mamy, jak cię widzą, tak cię piszą, stare przysłowie, w którym ewidentnie coś jest. Natomiast... To trochę brzmi, jakby twoje życie było pasmem sukcesów, co wiemy obydwie, że nie jest prawdą. I chciałam, nie mówię o tobie wyłącznie, ale po prostu uniwersalnie nie jest prawdą. Oczywiście. Chciałam zapytać, czy miałaś jakieś takie spektakularne, bardziej albo mniej, porażki? Jak sobie z nimi radzisz i jakie wyciągasz z nich wnioski? Mogę powiedzieć tak, że na pewno nie miałam jakiejś spektakularnej porażki. Ale na pewno mogę powiedzieć jedno, że miałam lepsze lub gorsze po prostu momenty i to, co najbardziej pamiętam, to powiem szczerze, tak zwany okres w moim życiu, gdzie zmarnowałam swój czas.
Z perspektywy czasu dzisiaj mogę to powiedzieć, bo dzisiaj jako dojrzała kobieta, świadoma, mogę powiedzieć, że czas jest bezcenny. I absolutnie był taki czas, gdzie wynikało to pewnie też właśnie z podjęcia decyzji, co dalej, jak siebie na nowo wymyśleć, zdefiniować, żeby to miało sens, żeby to było też radością, czy ja chcę pracować w modzie, czy chcę pracować z biznesem. Podjęłam decyzję, że absolutnie z biznesem, że to jest coś, co czuję. I ten czas dochodzenia, to był dosyć długi okres, bo myślę, że taki 4 lata też spowodowało też nowa sytuacja prywatna. Wyprowadziłam się z Warszawy, że dzisiaj z perspektywy wiem, że to był zmarnowany czas i szkoda tego czasu mi dzisiaj. Więc to jest jedyna taka rzecz, którą mogę powiedzieć, że... Że zmarnowałaś 4 lata życia. Tak. I absolutnie odradzam. Także trzeba realizować, robić, bo każdy rok jest cenny. Po prostu. Powiedziałaś przed chwilą, jako kobieta dojrzała. I tutaj w tej chwili panuje absolutny kult młodości. Być może on zawsze panował, natomiast my jesteśmy w tym wieku, że teraz go widzimy. Młodości wszelakiej i w wizerunku, i w tym, że bardzo powszechne są wszelkiego rodzaju operacje plastyczne, wydłużanie rzęs, paznokci, jakby upiększanie siebie, ale też w celu takim, żeby być właściwie bez wieku. Ja się śmieję, że jestem bez wieku. Patrzymy na aktorki hollywoodzkie czy polskie i właściwie nagle one są z każdym dziesięcioleciem coraz młodsze. Czy tobie osobiście doskwiera wiek i czy widzisz, że to jakoś tobie wpływa na twój rozwój zawodowy? Ja bardzo lubię ten czas w swoim życiu, bo moja głowa jest we właściwie, czy powiem tak, niestety jest to dobry i niedobry czas, bo świadomość jest przeciwko szczęśliwości. To ładnie powiedziane. I to niestety jest ten minus dojrzałości. Natomiast ja lubię siebie. Widzę, że moje ciało się zmienia, to jest oczywiste. Staram się o nie dbać jak potrafię, ale widzę te niedoskonałości. Wiem jedno, że na pewne rzeczy mam wpływ, na drugie rzeczy nie mam wpływu. I cieszę się z tego, co mam, nie myślę o tym, czego nie mam. Natomiast uważam, że wszystko jest dla ludzi. Jeżeli są kobiety, które mają taką potrzebę, żeby coś zmienić, to proszę bardzo. Nie jestem osobą, która jest na nie, absolutnie. Myślę, że bardziej się obawiam tego, że jak jest taki faktycznie taka grupa kobiet, że myślę, że ty też to obserwujesz, że patrzymy na nie, one wszystkie zaczynają wyglądać identycznie. To jest dla mnie niepokojące, bo naprawdę... Zawsze były trendy, ale w tej chwili to jest trochę... To jest taki trend, który faktycznie bardzo podobne są te dziewczyny do siebie. Tak, i to jest coś takiego, co jest mi trudno zaakceptować, bo uważam, że starzenie się z godnością pewnie będzie mnóstwo kobiet, które mnie wyśmieje i powie ha, 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 dobrze ci mówić. Ale bo się ładnie starzejesz, wiesz, to jest... Nie narzekam, ale faktycznie pewnie jednym przychodzi to ładniej, innym trochę gorzej, ale myślę, że jednak nasz charakter wypisany na twarzy jest dużo bardziej atrakcyjny niż taki właśnie jednolity obraz i że wszystkie stajemy się podobne do siebie. Także bardzo bym z tym uważała. Ale ten trend na identyczność, to nie dotyczy tylko kobiet dojrzałych, które chcą wyglądać na młode. To dotyczy w ogóle, jakby te trendy w tej chwili są... na klona. Co ty o tym sądzisz? To jakby zawsze były trendy, tak? Szerokie ramiona albo wąskie ramiona, szerokie spodnie i tak dalej, się znasz na tym lepiej niż ja. Natomiast w tej chwili nie wiem, czy to jest kwestia mediów społecznościowych i wszechobecnego obserwowania trendów, że bardzo trendem jest brak oryginalności, się wydaje. Ale wiesz co? Mnie się wydaje, że tak zawsze było. A, okej. Okay. Ja tak uważam, że tak zawsze było, że chcemy należeć do grupy. Chcemy być takim odzwierciedleniem. To jest takie zjawisko odzwierciedlenia innych osób w psychologii, gdzie chcemy być podobni, bo wtedy czujemy, że jesteśmy tacy sami, że jesteśmy po prostu dobrze się ze sobą czujemy. I kiedyś też tak było, że osoby, które miały jakiś wyrazisty styl, to jednak były osoby, które się wyróżniały z tłumu. Także myślę, że nic się nie zmieniło. Kwestia tego, czy to jest gustowne, czy nie, to już jest zupełnie inna kwestia. Natomiast myślę, że akurat tu się nic nie zmieniło. Dobrze, że lubimy być... przynależeć i być podobni. Tak. Zawsze się wydawało, że młodzież tak ma. Natomiast w tej chwili wygląda, że to jest absolutnie poza wiekiem trend na podobieństwo. Tak, ale zgadzam się z tobą, że generalnie osoby... które się wyróżniają strojem, na ogół wyróżniają się nie tylko strojem, tylko po prostu są
To zastrojem idzie osobowość, tak. Ciekawa historia, mądry człowiek, ciekawy człowiek, no bardzo wiele rzeczy. Dobrze, a gdybyś miała nam Polkom poradzić, abstrahując od tego, że mamy rano przywiązywać wagę do stroju, bo jak cię widzą, tak cię piszą. Wiem, że nie ma uniwersalnej rady, ale nie wiem, jedną z taką rad jest na przykład marynarki powinny być dopasowane, bo inaczej poszerzają człowieka, albo spódnica ołówkowa jest dobra na każdą figurę. Ja tak teraz mówię to, co wyczytałam, nie wiem, czy to jest prawda, Agnieszko, popraw mnie, jeżeli się mylę. Jakieś takie uniwersalne rady dla młodych kobiet, które wchodzą w życie zawodowe, abstrahując od tego, czy pracują w agencji kreatywnej, o której powiedziałaś, czy są, wchodzą w banking inwestycyjny. To jest dobre pytanie, które mi zadałaś, czy ta odpowiedź ma być kierowana do młodych kobiet? Które są na początku swojej drogi zawodowej, tak. Czy do dojrzałych kobiet? Dojrzałe to już myślę, że wiedzą, czego chcą, albo uważają, że to nie ma znaczenia. Powiedziałaś im, że ma, no więc niech skorzystają, jeżeli uznają za stosowne. Ale młodych, tak. To, co jest bardzo istotne, że bardzo często młode kobiety nie wychodzą z tak zwanego wieku studenckiego. To jest też taki moment, w którym nasze CV jest jeszcze nie tak bogate i obszerne. Nie możemy się nim pochwalić, w związku z tym ten wizerunek jest szczególnie ważny. Więc bardzo często obserwuję, że na przykład wychodzą dziewczyny po studiach, noszą takie sukieneczki z białymi kołnierzykami albo bluzki w motylki, w kwiatki, bo one ciągle, przecież jesteśmy młode, przecież jesteśmy takie kobiece. I muszę przyznać, że ja wielokrotnie zmagam się z tym, prowadząc szkolenia, tak, kiedy właśnie na przykład asystentka prezesa mówi, dlaczego on do mnie mówi ciągle kochaniutka? A ja widzę, że ona przychodzi ubrana jak kochaniutka. Jak kochaniutka, dokładnie. I to jest coś takiego, że my podświadomie, mimo że wiemy, że przecież nie powinniśmy się tak zachowywać, że przecież no, teoretycznie wszystko jest w porządku, ale podświadomość tej osoby, która na nas patrzy, jakoś nas klasyfikuje i powoduje, że my w taki, a nie inny sposób reagujemy. Więc na początku drogi zawodowej niestety radziłabym, żeby troszeczkę bardziej konserwatywnie potraktować ten strój. Mniej dziewczęco, właśnie bardziej konserwatywnie. Będziemy zupełnie inaczej postrzegać. Na przykład są takie kobiety, bardzo też często namawiam, że widzę, że mam przed sobą kobietę o bardzo dziewczęcej urodze, ale takiej naprawdę dziewczęcej. I ona mówi, już mam 30 lat. Ja już mam dorobek, ja już zrobiłam rzeczy, a do mnie ciągle mężczyźni, zwłaszcza mężczyźni, mnie lekceważą. No i wtedy już robimy takie zabiegi pod tytułem nie noszę okularów, trudno, zacznę nosić okulary. Aż tak? Tak, bo wszystkie badania pokazały, że kobiety i mężczyźni, którzy noszą okulary, są od razu uważani za bardziej inteligentnych. Bardzo mi to odpowiada. Więc wiesz, to są takie triki, bym powiedziała, które faktycznie mogą nam bardzo, ale to bardzo pomóc. Więc to moja taka główna rada, żeby też rezygnować bardziej z tej seksualności na rzecz właśnie takiego bardziej konserwatywnego wizerunku. I tak jesteście piękne i młode, mając 25 lat i nie trzeba tego jeszcze bardziej eksponować i podkreślać, więc tonować. To jest ten moment, kiedy trzeba tonować. A skąd czerpać wiedzę? Ponieważ w tej chwili ta wiedza jest wszędzie, Agnieszka. Są nie tylko magazyny, jak rzeczone, w których pracowałaś, tylko skąd czerpać wiedzę, która pomoże nam ubrać się adekwatnie do okoliczności, miejsca i pozycji? No muszę przyznać, że jest bardzo niewiele, o ile powiem szczerze, że nie wiem, czy jest w ogóle takie kompendium nowoczesnego dress code'u. Nawet ostatnio miałam rozmowę na ten temat, czy żeby nie napisać książki na ten temat. No to pisz. No może się to wydarzy, bo to wszystko, co widzę, te wszystkie informacje, one są oparte na takich zajawkach, które są po prostu powielane od 20 lat. Ale to też się bardzo zmieniło i dobrze by było właśnie wiedzieć, jak podświadomie działać. Ja na przykład my kobiety w relacjach z mężczyznami, na co mężczyźni zwracają uwagę, mnie na przykład ten aspekt szalenie interesuje. Kiedy my możemy coś wygrać, a kiedy możemy coś stracić. Kiedy oczywiście możemy się z pewnymi rzeczami nie zgadzać, ale przecież możemy je wykorzystać w odpowiedni sposób. Więc powiem szczerze, nie jestem w stanie polecić takiego jednego źródła. Bardzo mi przykro. Zatem wspaniale, czekamy na twoją książkę, bo nie jest trudno znaleźć informacje o tym, czym jest white tie, black tie albo sukienka koktajlowa. Tak, natomiast to jest liźnięcie powierzchu aspektu dress code. To nie jest dogłębne. Tak, bo tak jak powiedziałam, w to wchodzi marka osobista, która jest w tej chwili, uważam, fundamentem, która się przekłada na budowanie relacji, która jest absolutnie, uważam, przyszłością biznesową, więc to będzie bardzo, bardzo ważny aspekt, ale też, żeby w tym wszystkim zachować osobowość,
siebie, a jednocześnie być profesjonalną. Słuchajcie, dbajmy o własny wizerunek, o markę osobistą. Przykładajmy więcej wagi do tego, jak się ubieramy, dlatego że jak nas widzą, tak nas piszą. I czekamy na książkę. Agnieszka Martyna Ross, bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję pięknie za zaproszenie i dziękuję Państwu.